Po zakończonej uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej strajk pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowane zostały dwie publikacje. Pierwsza z nich to wydana przez Instytut Pamięci Narodowej pozycja zatytułowana Listopad 80 – Rzecz o strajku ludzi oświaty oraz służby zdrowia i kultury pod redakcją Jana Chlebowicza. Druga to Niepokorni ludzie oświaty, której redakcji podjął się Wojciech Książek, a wydawcą jest Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Witam jeszcze raz gorąco wszystkich obecnych. Tak jak było zapowiedziane, nastąpi teraz prezentacja publikacji. Publikacji wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku, pod redakcją doktora Jana Chlebowicza. Druga publikacja wydana została przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Niepokorni ludzie oświaty pod redakcją przewodniczącego Wojciecha Książka. Po wystąpieniach autorów będzie możliwość zabrania głosu, podzielenia się swoimi wspomnieniami, refleksjami. Będziemy wtedy prosić o zgłaszanie się takich osób. Pierwsze wystąpienie pana Jana Chlebowicza, który jest pracownikiem Biura Badań Historycznych, jest autorem wprowadzenia do publikacji, wywiadu z uczestnikami, osobami wspierającymi strajk, a część opracowana przez pana doktora nosi tytuł Wyjść z roli guwernera, czyli strajk oświatowej solidarności. Geneza, przebieg, konsekwencje. Sierpień 1980. 1981. Nie sposób moim zdaniem nie rozpocząć od tego, że spotykamy się 16 listopada. Dokładnie 42 lata temu do budynku Gdańskiego Urzędu Wojewódzkiego weszło dwóch duchownych. Wspomniany już ksiądz Jerzy Błaszczak i ksiądz Stefan Potoniec w Polotyni. I wbrew zakazowi ówczesnego wojewody zdecydowali się wyspowiadać strajkujących przedstawicieli oświaty, służby zdrowia i kultury. Rzeczywiście dwa pomieszczenia biurowe zostały zamienione na konfesjonalne. I kiedy udało się wyspowiadać dużą grupę strajkujących, ksiądz Jerzy Błaszczak odprawił do około 200 osób mszę świętą w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Bardzo ważne były słowa, które wówczas wypowiedział. Mówił mianowicie, że strajkujący muszą modlić się o siebie nawzajem, a także za wszelką cenę nie dać się podzielić. I co ciekawe, bardzo krótko po tym kazaniu poruszającym się dla Błaszczaka te rozmowy, negocjacje ze stroną rządową weszły w ostatnią fazę i 17 listopada zostały podpisane porozumienia właśnie ze stroną rządową o zasięgu ogólnopolskim. Jeśli chodzi o pracowników środowiska oświaty, jeszcze w czasie sierpnia 80, ale szczególnie mocno po podpisaniu porozumienia gdańskiego, postulowali przede wszystkim dwukrotność ówczesnego 3,5% udziału oświaty w podziale dochodu narodowego. Postulowali 18-godzinne pensum. Postulowali również, czy domagali się, żądali większej autonomii szkoły, większej decyzyjności rad pedagogicznych, weryfikacji i uzupełnienia podręczników do historii i literatury. I kiedy, szanowni państwo, te rozmowy ze stroną rządową prowadzone już od 27 września 1980 roku stanęły w martwym punkcie, zdecydowali się 7 listopada, że w budynku Urzędu Wojewódzkiego podejmą strajk okupacyjny. Wkrótce podobny strajk rozpoczęli również przedstawiciele służby zdrowia, a kilka dni później przedstawiciele ludzi kultury. Był to pierwszy tego typu protest w powojennej historii Polski prowadzony w gmachu budynku administracji państwowej czy administracji PRL-owskiej. I szanowni państwo, właśnie o tym wydarzeniu, które jak się wydaje
nie funkcjonuje szerzej w świadomości historycznej mieszkańców Pomorza, jest ta publikacja. Składa się z dwóch zasadniczych części. Z opracowań i wspomnień. Jeśli chodzi o opracowania, to pierwszym opracowaniem jest blisko 80-stronicowe opracowanie mojego autorstwa, które poświęcone jest właśnie strajkowi środowiska ludzi oświaty. Druga część autorstwa pana Wojciecha Książka to analiza postulatów środowiska oświatowego z próbą odpowiedzi na pytanie o stopień ich realizacji aż do czasów współczesnych. I w końcu trzecie opracowanie autorstwa pana Artura Górskiego poświęcone jest strajkom pracowników czy przedstawicieli służby zdrowia, kultury, a także, co bardzo ważne, podkreślenia, bo to dzisiaj w mniejszym stopniu wybrzmiewa, ale pan Artur Górski również poświęca część swojego opracowania strajkowi przedstawicieli studentów związanych z Akademią, ówczesną Akademią Medyczną. I druga część tej publikacji to wspomnienia. Zostały w niej zawarte wspomnienia zarówno w formie relacji zwartych, jak i wywiadów. Szanowni Państwo, część, którą ja napisałem, wyjść z roli guwernera, czyli Strajku Światowej Solidarności, geneza przebieg konsekwencji, tak jak mówiłem, składa się z tych trzech podstawowych części. I uznałem również, że nie może zabraknąć w tym opracowaniu wpływu strajku przedstawicieli oświaty na postawy niezależne młodzieży. Opisuję również wspólne działanie trzech środowisk, czyli środowiska ludzi kultury i służby zdrowia. Taką podstawę źródłową stanowią materiały archiwalne, które pozyskałem w toku kwerendy w 9 archiwach. Cennym uzupełnieniem była literatura przedmiotu oraz ówczesna prasa. Udało mi się dotrzeć do świadków omawianych publikacji wydarzeń, co wydaje się szczególnie istotne i warte podkreślenia. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się podzielić swoimi wspomnieniami, relacjami. Nie było to wcale takie oczywiste, tym bardziej, że wiele tych elementów było trudne do opowiedzenia. Szanowni Państwo, Państwo wiecie, o czym mówię. Wszystkim dziękuję imiennie publikacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję za podzielenie się tymi wspomnieniami. W tytule mojego opracowania pojawia się coś, co nazywam figurą guwernera. Taką figurą posłużył się lider środowiska Oświatowej Solidarności w roku 1981, choć używał jej również w roku 80. I żeby wyjaśnić ten wątek w swojej publikacji, teraz poproszę Państwa, żebyśmy wszyscy przenieśli się na moment do XIX wieku. W XIX-wiecznym społeczeństwie praca nauczyciela domowego, czy generalnie pozycja nauczyciela domowego była dość niska z dwóch powodów. Przede wszystkim z powodu niewielkiego wynagrodzenia, jakie otrzymywała guwernantka czy guwerner. Szanowni Państwo, dwa cytaty. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie ma pojęcia o poniżeniu, o upodleniu duszy, jakie wywołuje nędza. Jest na przykład godzina 8 wieczorem, nic przez cały dzień nie jadłeś, wracasz z korepetycji i myślisz, co by zjeść, skąd wziąć parę groszy. Wspominam znany Państwu Stefan Żeromski, który właśnie takim nauczycielem domowym na pewnym etapie był. U mnie warsztat ciągły, dużo pracy, mało pożytku. Lekcje daję, jak dawałem. I tak się tak jeden dnia na dzień. Tak z kolei opisywała swoją sytuację również znana Państwu Maria Konopnicka, która również taką rolę nauczyciela domowego pełniła. Figurą guwernera nieprzypadkowo, rozumianego właśnie w taki sposób, nieprzypadkowo posłużył się lider nauczycielskiej Solidarności, czyli Roman Lechtak, opisując sytuację oświaty w roku 1980 jako złą, a sytuację nauczycieli czy pracowników oświaty szerzej jako upokarzającą. Roman Lechtak, który był nauczycielem doświadczonym, z wieloletnim stażem i doświadczeniem, dostrzegł zestaw bardzo podobnych problemów, które jego zdaniem nie zmieniły sytuacji osób nauczających na przestrzeni dekad. Roman Lechtak, szanowni Państwo, mówił tak. Trzeba bowiem przezwyciężyć najpierw złą tradycję, jaka zdążyła się już wytworzyć przez kilkadziesiąt lat błędnej polityki oświatowej w naszym kraju. Tradycję minimalizowania nakładów na oświatę, wychowanie, kulturę i opiekę zdrowotną. Pod wpływem takiej tradycji upowszechniło się fałszywe przekonanie, że w dziedzinie oświaty i wychowania można dokonać jakichś zmian.
na lepsze, bez dodatkowych nakładów finansowych, a jedynie poprzez odwołanie się do ambicji, do użyć społecznych, do patriotyzmu ludzi pracujących w tej dziedzinie. Tak jakby nie istniały granice fizycznych możliwości wykonywania narastających coraz bardziej zadań oraz psychicznej odporności na sytuację materialnego upośledzenia społecznego. Sytuację przypominającą coraz dotkliwiej upokarzającą rolę guwernera. Roman Neftach w strajku, który miał miejsce od 7 do 17 listopada, także w konsekwencjach tego strajku, upatrywał po raz pierwszy w historii powojennej szansę na wyjście z roli guwernera, który jest niedoceniany, nienależycie wynagradzany, jest obciążany obowiązkami, które właściwie nie przynależą do obowiązków pedagogicznych, czy wychowawczych, czy po prostu nauczycielskich. A chciałbym zakończyć, szanowni Państwo, to krótkie wystąpienie cytatem, który powiedziała pani Krystyna Piętkowska, jedna z najważniejszych osób związanych z środowiskiem Oświatowej Solidarności. Krystyna Piętkowska, również członek tego zespołu negocjacyjnego ze stroną rządową, która dekadę po tych wydarzeniach na łamach przeglądu światowego powiedziała: kiedy po zakończeniu negocjacji czekaliśmy na ustalenie ostatecznej wersji protokołu, Romek Lewdak był w sekretariacie, by przypilnować osobiście redakcję dokumentu, który miał dla nas wagę i posłał w życie od nowa. Była druga w nocy, aby przełamać zmęczenie, śpiewaliśmy harcerskie piosenki. Właściwie już świętowaliśmy zwycięstwo. Nie wiedziałam, jak wygląda człowiek szczęśliwy, dopóki nie zobaczyłam go, Lewdaka, jak szedł ku nam długim, mrocznym korytarzem. Był młody. Takiego uśmiechu nie widziałam już nigdy potem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Poprosimy teraz pana Wojciecha Książka, przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Jest też przewodniczącym zespołu organizującego dzisiejszą uroczystość, redaktorem wydania dodatku specjalnego biuletynu Niebo Gornie Ludzie Oświaty, natomiast w publikacji IPN-owskiej jest autorem części Niepokorni Ludzie Oświaty, postulaty strajku w listopadzie 1980 roku i ich wpływ na zmiany w oświacie. Prosimy bardzo. O celach już mówiłem. Na szacunek dla ludzi, przypomnienie ludzi, bo ich nie ma w świadomości nawet publicznej, internetowej, oraz przypomnieć postulaty, te zrealizowane i te, które są pewnym zadaniem. Mówiliśmy już o tym, które elementy się odbywały. To naprawdę nie była prosta z punktu widzenia pewnego obaw i ewentualnej interwencji milicji obywatelskiej. To były te zagrożenia całkiem realne. Jeżeli chodzi o organizatorów, to rzeczywiście sekcja, której przewodniczę, podjęła decyzję 2018, potem było to przesunięcie, ale nam się udało w 2020 roku wydać moim odczuciu niezwykłą dla mnie publikację o Piotrze Wasilewskim, nauczycielu z Kłanina, który został wyprowadzony ze szkoły około 8 godziny, koło Pucka, formalnie za odczytanie lotki KPM. Był nawet taki dowcip, że dostał jeden rok okrutny sąd marynarki wojennej w Rzymie. To sprawa do końca nigdy nie była wyjaśniona. Prokuratorów, sędziów, drakońskie wyroki rzeczywiście wydawały. To się udało w 20. Jest też tablica w Kłaninie, a tu się przesuwało. Zaplanowali się na 2020 agresja w Ukrainie. U nas to pewne też nie był plan, mamy z dziećmi, ale powiedzieliśmy sobie, że musimy. 23 marca zaprosiłem pisma do IPN-u do pana wojewody. Bardzo szybko te instytucje odpowiedziały. Proszę Państwa, odbyło się 8 spotkań organizacyjnych, bo pan wojewoda, pan dyrektor instytutu wskazały sobie do współpracy. Ogromna praca, dlatego serdeczne są współorganizatorami, serdeczne podziękowania dla pana wojewody. W miejsce pana wojewody jest dwóch zastępców,
pan Dariusz Kuczyk jest nauczycielem, także tym bardziej czuję jakąś sprawę. Pan Krzysztof Jankowski, mieliśmy już okazję współpracować właśnie w tym niezwykłym wydarzeniu. Musimy pomagać. Także podziękowania serdeczne, podziękowania dla Instytutu, dla Zarządu Regionu. Ale ja mam takie może skrzywienie zawodowe, lubię też wskazywać konkretnych ludzi. Bo proszę Państwa, to za tym stali właśnie ci wykonawcy. Czasami się denerwowaliśmy na siebie, no, poganialiśmy, ale w pół roku, proszę zauważyć, udało się, jest tablica, są drugie publikacje, jest to spotkanie nasze wspólne. Jeszcze jedna część taka właśnie nieoficjalna, to jest wartość, ale no, ogromną pracę wykonał doktor Jan Chlebowicz. Panie doktorze, wielkie ludzi. Nie usłyszycie Państwo redaktora Artura Górskiego, który naprawdę bardzo, bardzo szybkim tempie dokonał dwóch analiz, przedstawił sytuację służby zdrowia i kulturze, przeprowadził wywiady. Panie redaktorze, serdeczne podziękowania. Ale teraz właśnie z tego komitetu organizacyjnego. Tomasz, dyrektor Tomasz Bierzcz, dyrektor Michał Diochy, pani Monika Kubelarz, serdeczne podziękowania. IPN, oprócz pana Jana Chlebowicza, doktor Daniel Czerwiński, pani Katarzyna Lisiecka, pani Sylwia Komicz. Jak precyzyjne te panie są. Ja jestem polonistą z wykształcenia, ale tak przyznam się, no, to było dużo korespondencji, każdy przyczynie i tak dalej. No i ta moja kochana międzyregionalna służba zdrowia, pani przewodnicząca, pani Anna Kocik. Są też współpracownicy, naprawdę inni się siebie wybrana. Co się stało? Byłem zwolennikiem tego, żeby fragmentem tej publikacji o strajku w 80 roku była lista internowanych, lista aresztowanych i skazanych i lista negocjatorów. Politykami, że posiłkowałem się pracą pani Teresy Borczyc, pana Jacka Żurka, gdzie część tych osób była wymieniona. I PN mówię skrótem dużym, jednak uznał, że potrzebne są więcej czasu na szczegółowe kwerendy. Tam różne są. Państwo rozumiecie, bo to trzeba w różny sposób sprawdzić. Wziąłem to personalnie na siebie, że jedna sekcja wydała te listy, wykazy. Szanowni Państwo, bo to już nie jest takie naukowe podejście, ale ci ludzie mają prawo do imion i nazwisk. Takie było nasze przekonanie. I w tej wykazie macie Państwo wykaz 132 internowanych ludzi oświaty, w tym pani Krystyna Pienkowska, tutaj z Pomorza. Macie Państwo wykaz 57 osób aresztowanych, skazanych, jeżeli chodzi o światę. Na tej liście jest m.in. pan Józef Lis. Józefie, serdeczne podziękowania, naprawdę. Mamy na końcu ponad 100 negocjatorów ze strony Solidarności. To się kończy na 89. Stąd pojawia się m.in. nazwisko Jacka Wielickiego i wiatru morza, bo zaczęło się wydarzenie w 81. Natomiast potem było trzech redaktorów i potem był przewód oświatowy. Jacka Wielickiego wymieniam dlatego, że człowiek, on i jeszcze jeden podali sobie adres domowy. Podać w 88. adres domowy, naprawdę to były inne wymiany odwagi. Teraz odwaga trochę stawiała. Mi się wydaje, że tak potrzebna byłaby jeszcze lista nauczycieli zwolnionych z pracy. To się działo w różny sposób. W latach 82-85 nie przedłużano te umowy pracy, były krótkie, czasami wydawali z krótkiem, czasami sami przestawali. Teraz od tego nawiążę, że bardzo, mam nadzieję, krótko. Tu mamy wykaz. No to jest złotym i z głoskami trzeba by to zapisywać. Proszę Państwa, te osoby, które rzeczywiście podpisały porozumienie oświatowe.
Część z nich nie żyje, mówiliśmy, między innymi Roman Letkak oraz dalej pan Barbosa. Pamiętamy o tym, że niezwykłą rolę siedziba Komisji Zakładowej na ulicy 8, tam jest ta wiza dla budynku, odbywała. Przyszło łącznie 742 listy gratulacji. One były przekazywane, żeby podnosić na duchu. Zaczęły też delegacje za granicę, zresztą pan Jan pokazuje, pan Jan Jankiewicz pokazuje, nawet na tych delegacjach wojska, też tutaj dziennikarzy wypytywała. Oczywiście w dobrym sensie. Także wielkie podziękowania. Biblioteka Akademicka Gdańska też taką rolę bardzo pozytywną odegrała. Jeżeli chodzi o tą moją część w cudzysłowie tej publikacji dużej, czyli tej, to tutaj podaję, to jest od strony 89 do strony 135, a potem są cztery bardzo ważne w moim odczuciu opracowanie, ta analiza porównawcza Karty Nauczyciela 82 do ustawy o stosunkach służbowych nauczycieli z roku 72 roku. Natomiast chciałbym tylko na to zwrócić uwagę, że latem numer 1 była sprawa wykładu na oświaty. On, to nasi Państwo, ciągle wraca. I ciągle my walczymy o to, żeby był stały wskaźnik, żeby jakoś strukturalnie to rozwiązać. Żeby oświata nie była zakładnikiem polityki, co przy ustawach budżetowych. No niestety jest to bardzo trudne. A oni próbowali 6% wpisać, a potem docelowo, żeby 7% było. To jest była inna kategoria tak zwanego budżetu dzielonego, ale on jest wiarygodny. Mogę tylko powiedzieć, że w czasie, kiedy byłem wiceministrem edukacji, to jedyny raz udało nam się do ustawy o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego wstawić wskaźnik 12,8 nie mniej na zadania oświatowe. W tej chwili on się dosyć tutaj nie ma dużego rozdziału, ale były lata, że dobrych kilka miliardów można było, gdyby ten zapis był, można było uzyskać. Proszę koleżeństwa, walka to naprawdę bój o prawdę nauczania. Szczególnie język polski, historia, to już też jak wiemy tutaj mniej więcej o czym mówimy, że i co było charakterystyczną sprawą. Nasi negocjatorzy szczególnie walczyli o większą liczbę godzin w szkołach zawodowych. Tam rzeczywiście to były takie trzy zakładówki, gdzie tak naprawdę jak najszybciej na rynek pracy dotarli. Tutaj był bój o to, żeby z języka polskiego w historii było więcej godzin. Był też taki paskudny przedmiot podstawy nauki o społeczeństwie. Bo o ile historyk mógł nie mówić prawdy, to tutaj ten PNOS tak zwany, on był od piątej klasy szkoły podstawowej, to ten możliwość manipulowania, często bez jednego, ale o czym tutaj występowało. Także ta mądrość rzeczywiście była, popatrzcie Państwo hasła, te programowe, bo ich jest więcej w tej publikacji. Mówiłem o tym czerwcu i grudniu 70, chociażby, o tym wnosie właśnie. Także też ta walka nie tylko na słowach, ale też w programach nauczania były te zapisy zrealizowane. Proszę Państwa, wielki szacunek dla koleżeństwa. Już 17 listopada popołudniu minister Gruszewski jechał do Warszawy i analogiczne porozumienie podpisywał za nie. Na jakiej podstawie? Ale potem ta sytuacja miała miejsce. Proszę Państwa, to co się działo w 81, to był wielki ból o ciężko polskie. I to proszę zauważyć, jakie hasła do dziecka. Nie rozdzielać dzieci z jednej rodziny po różnych ośrodkach. Odejść od Makarenkowskiego, był taki model. Dom dziecka nie więcej niż 50 uczniów. Żeby było prawo dziecka do przyjmowania gości. To były te postulaty, które Państwo wpisywali. Poprawa żywienia. Były kartki na mięso, które na latach dzieci były niedożywione. W fazie wzrostu to jest potrzebne.
żeby w klasach było temperatura nie mniejsza niż 12 stopni Celsjusza. Wyobrażacie sobie Państwo? Weryfikacje nauczycieli w stanie wojennym. Proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. Zaczęło się od liceum. Ja podszedłem do szkolnictwa specjalnego, to nie do pani w 1984 roku. I miałem przy dzieciach w posiedzeniu umysłowym odpowiadać na pytanie, czy nauczyciel uczestniczy w walce ze wszystkim, co osłabia socjalistyczną ojczyznę. Do dziecka umiarkowanego, który sobie proszę to wystawić, czy nauczyciel popularyzuje program i politykę partii. Co był takie były sytuacje, to my żeśmy przechodzili. Ci nauczyciele z liceum dwukrotnie. Taki był przeciw. Część nie wytrzymywała i nie wchodziła do nas na salę. I proszę Państwa, związek ZNP został powieszony 5 sierpnia 1983 roku. Była straszna presja, żeby zapisywać się do niego i do tego neo-ZNP zapisało się prawie 500 000 osób. I od tego czasu, jakby tutaj przecież w 1981 roku to była sytuacja prawie porównywalna. To wtedy dla świętego spokoju dyrektorzy, nauczyciele podejmowali takie decyzje. Proszę Państwa, i teraz podsumowanie ustawa Karta Nauczyciela. Ona została wprowadzona 26 stycznia 1982. Proszę Państwa, wtedy nauczyciel w szkoły podstawowej miał dwa pensum obowiązkowe 26 godzin, ze szkołą 18. My w ponadpodstawowych mieliśmy nie też 18. Proszę zauważyć, jakie skoki, świetlice szkolne. Z 36 godzin na 26. Internaty, jak w kodeksie, 42, zejście na 30 godzin. To naprawdę było dużo osiągnięcie. No w tej chwili tu są czas pracy, jest pewną dyskusją, ale to już zostawiam. Była ta walka w pracy nauczycieli i też koledzy szukali systemu. I tym systemem miało być, proszę zauważyć, w tej ustawie zapisano, średnie wynagrodzenie nauczycieli nie może być niższe od średniego wynagrodzenia pracowników inżynieryjno-technicznych zatrudnionych w przemyśle społecznym. Dzisiaj można powiedzieć, że to będzie około 8 000 kadra inżynieryjno-techniczna, indyci, programiści i tak dalej, żeby to porównać. Czy ten system został znaleziony? Na marginesie powiem, że po 1985 było takie tąpnięcie. Te sankcje USA widać tak uderzyły też po świecie, że te wszystkie to stało. Pamiętacie Państwo, że wówczas bardzo marnie było za rokami, dopiero 89-90 tutaj pewien skok nastąpił. A tutaj trochę dla uśmiechu, no to co się udało, proszę Państwa, w ustawie Karta Nauczyciela, to od 83 roku mamy Dzień Edukacji Narodowej. Był Dzień Nauczyciela, ale on nie był, tam nie było zapisu Dzień Wolny od Zajęć Lekcyjnych. Także to jest to, na marginesie to też to rozwijamy. Był od września 81 do 3 grudnia strajk, protest, a potem strajk czynny w szkołach na Lubelszczyźnie. Niesamowite postulaty. I proszę Państwa, tam była ta Polska, jak mówię, skrótem, niedoinwestowana, no postulaty po prostu nieprawdopodobne, ale tam też patriotyzm ogromny. Czyli tam prowadzili zajęcia, ludzie z kół i tak dalej. Niesamowita sytuacja. Podsumowanie. Realizacja postulatów. Część tak naprawdę znalazła zapis dopiero w ustawie o systemie oświaty. Mimo, że postulat koleżeństwa był ustawą o edukacji narodowej. Także tutaj są te pewne postulaty. Natomiast w tym materiale, w tej publikacji, na przedostatniej stronie macie Państwo niezwykłą uchwałę pierwszego Krajowego Zjazdu. Jak ją czytałem, to po prostu wielki manifest, tak jak ten manifest Komisji Edukacji Narodowej z 1773 roku. Znaczenie Polskiej Edukacji Narodowej. Proszę Państwa, podsumowanie. Krótko trzy. Cieszmy się,
że żyjemy w innym czasie. My możemy mieć różne uwagi, ale część postulantów po prostu była niegodna wolnej Rzeczpospolitej. A tak, taki był nauczyciel, tego miał uczyć. Po drugie, zauważalna jest niezwykła odpowiedzialność polskich nauczycieli, tych negocjatorów. Dziś wyczytałem takie zdanie: Polska jest krajem bohaterskich dzieci. To między innymi Poznanie Warszawskie i tak dalej. Ale ja myślę, że można powiedzieć, Polska jest krajem także bohaterskich wielkich nauczycieli. I trzecia sprawa, no niepokojąca jest trochę fakt, że pewne postulaty są zadaniem do realizacji. Czyli nakłady na oświatę, poziomy nagrodzeń. Ale gdyby wszystko załatwiono, to by się to nie potrzebało tak wspaniałego związku jak NSZZ Solidarność. Także dbajmy o autonomię szkół, o wolność nauczania nauczycieli. To takie zadania ponadczasowe. A zakończę to, panie doktorze Janie Wielgowiczu. Skoro pan napisał, że potrzebna jest monografia, a pana tekst jest tylko przyczynkiem, no to życzymy panu i IPN-owi, i Solidarność Oświatowa pomoże, żeby monografia powstała wszystkim państwu i tym, co w 70 roku, z negocjacji i tym, którzy pomogli w ufundowaniu tablicy, wydali w dwóch publikacji. Najserdeczniej się podziękowałem. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz pana redaktora Artura Grodzkiego, dziennikarza, publicystę magazynu Solidarności oraz Gazety Gdańskiej, współautora też tej publikacji dotyczącej nieżyjącego już Piotra Wasilewskiego, również współautorem. Pan Artur przedstawi swoją część publikacji zatytułowanej Strajki Środowisk Służby Zdrowia, Kultury oraz Studentów Akademii Medycznej. Proszę Państwa bardzo serdecznie, witam przede wszystkim uczestników wydarzeń sprzed 22 lat. Co prawda tutaj jednego adresata, który pełen dalej złożał wielkiego charakteru, gdy pisał poszedł i tam właśnie się przeciwstawił Ministrowi, który rządził w Polsce, rządził twardą ręką. I na dzisiaj jest wewnętrzna, ludna ludzi kultury. Proszę głowie, że to jest proste, nie dlatego może rzeczy. Bezpieczeństwa, ale kultura była przez PRL hołubiona. Były powstawały filmy, które do dzisiaj oglądamy film bardziej chętnie. Przeboje, szaliery rozmaite. Nagle zbudować się przeciwko systemowi, który był wszechogarniający, wymagało uwagi. Co do opieki zdrowotnej, rodzi się pytanie, jak lekarz strajkuje? Przecież jak się szkoły, nie odejdzie wieczorem, to się da. A jako reprezentacja środowiska medycznego. Reprezentacja, która zdaje zastępstw, prawda, wsparcia przez studentów od pierwszego do szóstego roku studiów Wydziału Lekarskiego. Patrzę jeszcze na pewną postać, która to towarzyszy, po mojej lewej stronie, a jako autor tekstu z czasu prawie lekcji, na tego 25, mam prawo do postaci chłopowej, to znaczy, że jest panem przez profesorem, pan doktor Lech Kaczyński wspierał strajkujących uczestników, no, szczególnie w opiece zdrowotnej. Wybierzcie prezydentską demokrację. A jak to rozwiązać, nie mając podstaw pewnej wiedzy? A przeciwnik nie uważa. Proszę Państwa, się wymyślimy, że PRL wysyłał do negocjacji ludzi, którzy byli, nie wiem, jak przestępcy wojskowo nakierowani do negocjacji, a przy głęboko mylimy, to byli pragmatycy, doskonale wykształceni. Odesław Torac na przykład. Mówiący ateista, doktorat, znawca sztuki sakralnej, pan też Karolostek, Krzysztof Kruszewski, minister oświaty i wychowania. Dlaczego konsekwentny w tym przekonaniach do końca musi przekonać z tej książki? Czy pan minister Tadeusz Jedynak, specjalista od negocjowania porozumień, odpowiedzialny w rządzie Wilkowskiego, po drugiej części Rozleskiego za realizację porozumień sierpniowych? To nie byli jacyś sobie graczy, odnieśli tylko ideologią, bo ci doskonale sobie zdawali sprawę, jak trzeba rozmawiać, dlaczego trzeba rozmawiać i po co trzeba rozmawiać. Dlatego tacy ludzie jak Lech Kaczyński, człowiek, który wiele lat zawieszył wolnym związkom zawodowym, przeprowadził szkolenia z prawa pracy, był bardzo potrzebny. Stąd organizatorami strajku na Akademii Medycznej w Gdańsku byli działacze Ruchu Młodej Polski, tutaj w środowisku, który jest niezwykle aktywny, czerpiący swoje inspiracje z myśli o
jeszcze jedną rzecz przywołam, bo czasu mało, a ja chciałbym, to tylko szybko mówię, zawrzeć najważniejsze elementy i ostatni aspekt, to jest solidarność. Trzy grupy zawodowe, każda ma inne interesy, stoi w trzech różnych samych, a jest jedno porozumienie. Nie podpisujemy separatystycznych porozumień. Nie ma mowy żadnych o strajkach. Strajkujemy razem, domagamy się podobnych, w sensie dobrym, ale nie materialnych postulatów, realizacji postulatów. I czekamy, aż wszystkie grupy strajkujące uzdrowią swoje stanowisko i dogadają się rządem. Nie ma wychodzenia przed trzech, bo to osłabia te inne grupy. To dotrzymano, tego dotrzymano. Rzeczniczką tego typu postawy była pani Elena Piękowska, też działaczka Wolnych Związków Zawodowych. Czyż pielęgniarka, może być tylko pielęgniarka, wasz pielęgniarka, osoba filigranowa, dużej siły ducha, no i to by się udało. Czy tego jest i teraz, proszę Państwa, jest ten moment, żeby można było podzielić się swoimi wspomnieniami, refleksjami, uwagami. Jeżeli ktoś miałby ochotę, to serdecznie zapraszam. Pani Elżbieta Wielowska. Chciałam przypomnieć, bo tutaj wspomniano o roli i osieku, tam gdzie siedzieliśmy, gdzie trwała cała akcja informacyjna. Tutaj przeczytałam w tej chwili w tym opracowaniu, że pan tak powiedział coś takiego. Tam myśmy produkowali, ja wysłałam w ciągu dwóch nocy 1800 telegramów. Bo to było coś takiego, że pan z poczty mówił polski, że to jest niemożliwe. W międzyczasie rysowałyśmy plakaty, które były zrywane w przejściu w tunelu, to tam cały czas trwała akcja, ale chcę powiedzieć o innej rzeczy. Że przez cały czas mieszkańcy tego miasta, Gdańska przede wszystkim, wspierali nas w sposób nieprawdopodobny, bo to było szalenie ważne. Przynosili nam tyle jedzenia na osiek, nie wiem jak było w Urzędzie Wojewódzkim, natomiast tam były kosze, tam były kotły, tam po prostu byliśmy wspierani po prostu przez wszystkich mieszkańców tego miasta, to jest szalenie ważne. A druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, o czym mówi Wojtek Książek, że nasz zespół negocjacyjny nauczycieli z Gdańska, między innymi Krzysiek Koszlaka, nie pamiętam kto był jeszcze, ja byłam, ale nie pamiętam z następnych osób, braliśmy udział w rozmowach przy redagowaniu karty praw nauczyciela. Do późnych godzin nocnych w Ministerstwie Edukacji. Proszę? Skruszewski, tak. Przez całe noce tam będzie, no, prawie że o kawie i o sucharach. Ale rzeczywiście, no niesamowity był wpływ, bo tam było takie dość ostre starcie ZNP i nauczycieli tutaj Solidarności Gdańskiej. I to zostało podpisane, to był koniec czerwca, tak? Musieliśmy do północy zrobić, żeby to zostało, że tak powiem, wprowadzone na obrady Sejmu. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj spotkałam tutaj. Bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie. A czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby się podzielić? Pan Jerzy Roman, bardzo proszę. Chciałem Państwu powiedzieć parę słów o rzeczach, o których nie znajdziecie w żadnej publikacji informacji na ten temat. Kiedy po spotkaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrzeszczu podeszła do nas Zosia Madej, do mnie i do Romka Lewtaka i poprosiła nas o wymianę adresów, żebyśmy mogli się z tobą komunikować. Wtedy, po tym spotkaniu, zaprosiła nas do siebie, już mając nasze adresy, zaprosiła nas do siebie, do swojej szkoły na ulicy ówczesnej Karola Marksa i tam powstała właśnie grupa inicjatywna Związku Solidarność Oświaty. Byłem wtedy na tym spotkaniu ja, Romek Lewtak, Zosia Madej i przedstawiciel Komitetu Międzyzakładowego ze Stoczni Gdynia. Na tym spotkaniu wybraliśmy Romka Lewtaka na przewodniczącego tej grupy inicjatywnej. Ja zostałem jego zastępcą, Zosia sekretarzem. Powiadomiliśmy o tym fakcie kuratorium, ale nie był to jeszcze komitet organizacyjny. Dopiero kiedy do nas dołączyła następna grupa osób, że przekroczyliśmy wymagany stan 10 osób, złożyliśmy pismo, że powstał Komitet Założycielski Solidarności Oświaty. I prosimy o
zgodnie z porozumieniem gdańskim, przydzielenie nam lokalu i możliwości funkcjonowania dla tworzenia Związku Solidarności Oświaty. Wtedy przydzielono nam właśnie lokal na Osieku, do którego klucze do dzisiaj mam u siebie w szufladzie w domu. No i dostaliśmy tu około 200 krzeseł. Z Warszawy dostaliśmy szafę metalową, żeby można było przechowywać dokumenty. A natomiast z Belgii przysłano nam w ramach Solidarności dwie maszyny do pisania, żeby było na czym pisać, bo ta, którą otrzymali z respiratorium na tych klawiszach, taka stara już się do niczego nie nadawała. Po tym spotkaniu umówiłem się z Romkiem Lewtakiem u niego w domu. Paweł będzie to pamiętał. Spotkaliśmy się u niego w domu, żeby porozmawiać właśnie o tworzeniu Solidarności. Zaczęliśmy rozmowę i Romek na kartce napisał mi: Jurek, mówi, uważaj, bo ja mam w domu podsłuch. W związku z tym wstaliśmy i wyszliśmy obaj sobie na spacer. We dwójkę tylko. Chodziliśmy po Starówce, rozmawialiśmy o tym, co nas może spotkać. Doszliśmy do Kaplicy Królewskiej, wróciliśmy z powrotem, ale sami wobec siebie daliśmy sobie słowo, że niezależnie od tego, co by nas miało spotkać, idziemy na całość i nie odstąpimy od tworzenia związków i walczenia o sprawy oświatowe. Kiedy po kilkunastu tam dniach, może po miesiącu, spotkałem małżonkę, Romka, ona mówi do mnie: Panie Jurku, mówi, ja nie wiem, co się stało, w niego jakby diabeł wstąpił. On zawsze był taki bojaźliwy, zawsze się wszystkiego bał, bo tu go z pracy zwalniali, to nie mógł dostać pracy, pracował jako magazynier przez jakiś czas, a teraz jakby diabeł w niego wstąpił, mówi, co się z nim stało? Myśmy po prostu sobie dali słowo, że będziemy szli na całość, jeżeli chodzi o walkę o sprawy oświatowe. Jak doszło do tego strajku w Urzędzie Wojewódzkim? Kiedy negocjowaliśmy postulaty, oczywiście naszym najważniejszym postulatem był, jak Państwo wszyscy wiecie, zwiększenie nakładów na oświatę. Ale od razu nie można było tego postulatu zrealizować. I myśmy przyjęli taką taktykę, że będziemy realizowali po kolei wszystkie następne postulaty, a te, czego nie można zrealizować, zostawimy na koniec. I w ten sposób dojechaliśmy do końca naszej listy postulatów. Zostało głównie ten postulat związany z nakładami na oświatę. Wtedy minister Banach, licząc, że to już jakoś się rozmyje, bo przecież prawie wszystko mamy załatwione, tylko nie jest ten pierwszy postulat, powiedział, że on nie ma kompetencji do tego, żeby podpisać takie porozumienie z nami o zwiększeniu nakładów na oświatę. Poprosiliśmy o przerwę. Oczywiście grupa negocjacyjna ze strony ministerstwa wyszła. Mogę prosić ten pierwszy obraz, który on był wyświetlany. Zwróćcie Państwo uwagę, że za mną tutaj jeszcze wtedy miałem włosy, to nie jest pajczyki. Niestety było to dawno. Ale specjalnie na pamiątkę zachowałem ten sam krawat, jak Państwo widzicie. Poprzedni pierwszy sekretarz Komitetu Dzielnicowego we Wrzeszczu, późniejszy kurator oświaty i wychowania, w tym czasie kurator oświaty i wychowania. Obok stoi pierwszy sekretarz z Ministerstwa Oświaty i minister Kruszewski, oczywiście Romek Lewtak tutaj, a z tyłu stoi wiceminister Tylan. Kiedy przedstawiciele ministerstwa wyszli, zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, jakie podjąć dalsze działania. Myśmy nie nazywali tego strajkiem.
Umówiliśmy się, że pozostajemy w tej sali do czasu, aż przyjedzie osoba, która posiada kompetencje do podjęcia decyzji, bo minister Banas powiedział, że nie ma kompetencji do tego, żeby taką decyzję podjąć. W związku z tym mówimy, że skończyliśmy naszą naradę i mówimy, że my zostaniemy do czasu, aż przyjedzie osoba kompetentna. Oczywiście była to trudna bardzo decyzja, bo co będzie, jeżeli nie przyjedzie osoba kompetentna? Poprosiliśmy o spotkanie z Jackiem Kuroniem. Przyszedł Jacek Kuroń, spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać i mówimy, no może będzie taka sytuacja, że będzie trzeba podjąć strajk głodowy. Ale nikt z nas w czymś takim nie uczestniczył do tej pory. Jak tu podjąć strajk głodowy? Co nam wolno? Czego nie wolno? No i wtedy Jacek swoje przemyślenia na ten temat nam przekazał i powiedzieliśmy, że jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, to jesteśmy zdecydowani nawet na podjęcie strajku głodowego. Wtedy zeszliśmy na dół do właśnie sali herbowej i powiadomiliśmy przedstawicieli służby zdrowia, że podjęliśmy taką decyzję, że zostajemy tutaj do czasu, aż przyjedzie osoba kompetentna do podjęcia decyzji w sprawie zwiększenia nakładów na oświatę. Była straszna konsternacja, muszę Państwu powiedzieć, w tym momencie po tej stronie rządowej. Ale proszono nas, jeżeli już chcecie zostać, to przenieście się do innej sali. Bo myśmy siedzieli w sali 920, to była sala wojewódzkiego sztabu wojskowego w urzędzie. Ale poszła już informacja w Polsce, od nas informacja poszła na osiek, że my zostajemy. Oczywiście, kiedy poszła informacja w Polsce, wiele osób z całego kraju chciało uczestniczyć w tym strajku, chciało się przyłączyć do nas. No ale możliwości ograniczone, sala nie zbyt duża. Ustalono, że wojewoda Kołodziejczyk dał mi słowo, że jeżeli pójdę przekonać tych ludzi, żeby nie przychodzili na strajk, to zostanę z powrotem wpuszczony do Urzędu Wojewódzkiego, bo w tym momencie oczywiście urząd został zamknięty. Poszedłem na osiek. Było tam już, ja wiem, ze setka osób. Nie potrafię powiedzieć, ale mówię, że możliwości są ograniczone. Może najwyżej można spróbować, żeby kilka osób się przedostało. Wróciliśmy, weszliśmy przez pierwsze drzwi tutaj do Urzędu Wojewódzkiego, drugie już były zamknięte. Dalej już nas nie chciano wpuścić, bo ja nie byłem sam, to co miałem przyrzeczone, że będę wpuszczony, tylko byłem już z grupą około 15 osób, o ile dobrze pamiętam. Zamknięto również drugie drzwi, zostaliśmy zamknięci w takiej przestrzeni, 15 osób w takiej przestrzeni, mniej więcej metr na 2-3 metry. Siedzimy tam około 2 godzin. W końcu wojewoda Kołodziejczyk podjął decyzję, mówi wpuścić ich. No i wtedy wpuszczono całą tą naszą grupę do góry i powiększyła się cała grupa właśnie tych osób, które brały udział w strajku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że musimy ciągle uczyć się od Państwa, bo Państwo rzeczywiście bez żadnego doświadczenia przystąpili do strajku. My po latach działalności związkowej ciągle jeszcze się uczymy. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Ja bym chciała tylko bardzo proszę. Julita Bodzińska, Kultura. Proszę Państwa, to naprawdę był po pierwsze ogólnokrajowy strajk, ponieważ na przykład w sali komunikowej, gdzie było 19 osób, był przedstawiciel Szczecina, Łodzi, Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska, Gdyni, Sopotu, więc to był naprawdę cały kraj. To po pierwsze. Po drugie, były trzy grupy strajkujących. Ale wszyscy strajkowaliśmy o dobro Rzeczypospolitej, bo przecież służba zdrowia to nasze zdrowie.
służby oświata to wiedza, a kultura to świadomość. I dopiero w całości, na tych etapach, na których walczyliśmy o w grupach, o swoje, o pieniądze na te elementy naszego strajku, to stanowiło całość. Także dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, chciałam jeszcze przypomnieć, zaprosić na 20 listopada do Bazyliki pod wezwaniem Świętej Brygidy na 12:30 na mszę świętą w podziękowaniu za wysiłek strajkujących pracowników oświaty, służby zdrowia i kultury w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w listopadzie 1980 roku. Zapraszamy serdecznie. Następnie przejdziemy na ulicę Osiek, by złożyć kwiaty pod tablicą upamiętniającą właśnie tych, którzy tworzyli gdańską Solidarność Oświatową. Chcemy symbolicznie biało-czerwoną różą podziękować uczestnikom strajku. Raz jeszcze proszę przyjąć tą symboliczną różę jako nasze podziękowanie, wyraz szacunku. Coraz więcej trzeba dziś solidarności, tej prawdziwej, kiedy cierpi siostra i brat. Solidarność bowiem streszcza się w miłości, tej miłości, którą darzy Chrystus Pan. Coraz więcej trzeba dziś solidarności, to pomoże nam pokonać ogrom zła, w sercach brak wolności, tej wolności, jaką zasiał Pan Bóg w nas. Gdy się krzywda panoszy, może kłamstwa przelewa wokoło, gdy nie migną slogany w nowe szaty przebrane od lat. Serce i oczy, może dojrzysz tę prawdę dla siebie.